Społeczna odpowiedzialność nauki to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych. Wideoteka naukowa przedstawia ciekawe badania naukowe, odkrycia i tematy naukowe, które realizują lubelscy naukowcy. Ich praca to nie tylko książki na półkach i prototypy nowych rozwiązań technologicznych czy medycznych. To próba zmiany naszego życia na lepsze. Sinologia jest filologią, która zajmuje się badaniem kultury, w tym przypadku kultury chińskiej, poprzez język. Jest to podejście dość takie archaiczne, ponieważ w tej chwili my jako sinologowie najpierw uczymy się języka, ale potem powoli musimy sobie dobierać metodologię badania różnych tekstów, metodologię badania tej kultury i czerpiemy bardzo często interdyscyplinarnie z antropologii, z socjologii, czasami z filozofii, choć akurat filozofia zachodnia nie jest tożsama z filozofią chińską. W języku polskim mamy do czynienia w Polsce z regionalizmami, zresztą jak we wszystkich chyba językach, prawda? Jak takie regionalizmy wyglądają w ujęciu chińskim? Zawsze mnie to fascynowało. Ogromny kraj, bardzo ludny. No i wydaje się, że też język ten, który jest powiedzmy gdzieś w okolicach Pekinu, różni się od tego, który występuje gdzieś na zachodzie kraju. Regionalność tego języka chińskiego, w zasadzie mówi się o językach chińskich bądź o dialektach języka chińskiego, jest bardzo bogata. Chińczycy nawet mają takie powiedzenie, że ktoś mieszkający o 10 mil dalej już mówi w innym języku. Chińczycy z północy bardzo często nie potrafią się dogadać, porozumieć z Chińczykami z południa. Dlatego też wprowadzono standaryzację tego języka chińskiego. Po polsku tłumaczy się to jako mowa standardowa, po chińsku to putonghua. Jest to język nauczany obecnie w szkołach i na uniwersytetach po to, żeby właśnie Chińczyk mógł się z drugim Chińczykiem z drugiego końca Chin dogadać. Co takiego fascynującego właśnie w tej myśli chińskiej pani odnalazła? Czy są jakieś elementy tożsame z myślą europejską, czy to jest w ogóle inny system wartości postrzegania świata? Jest to inny system wartości i chyba to, co najbardziej, ja akurat zajmuję się wczesną myślą konfucjańską i chyba ta myśl konfucjańska to jest taka myśl społeczno-polityczna, do której potem dodano elementy taoistyczne i buddyjskie, ale to dopiero mniej więcej w X wieku naszej ery. To, co najbardziej mi fascynuje w tej myśli, to jest umiejętność podejścia holistycznego. To oznacza łączenie różnych ze sobą pozornie sprzecznych, czy dla nas, ludzi zachodu, sprzecznych elementów. Wystarczy przypomnieć sobie na przykład diagram Tai Chi Tu, który określa się jako yin i yang, czyli te dwa czarno-białe elementy, które są ze sobą złączone na planie okręgu i jeden zawiera drugi w sobie. My, ludzie zachodu, postrzegamy to jako dwie zupełnie różne siły, jako siły, które są aksjologicznie nierówne, natomiast Chińczycy postrzegają to jako uzupełniającą siebie całość. I myśl konfucjańska jest myślą, która dąży do określenia czy scharakteryzowania tym, czym jest w społeczeństwie i w polityce tak zwana harmonia, czyli eleganckie i harmonijne współpracowanie ze sobą różnych elementów i czym jest postępowanie zgodne z naturalnym ładem Dao. Jest to stosunkowo proste do zrozumienia w kulturze zachodu i myślę, że to, co jest bardziej skomplikowane, to jest myśl taoistyczna, która rozumie ten naturalny ład Dao nieco inaczej, a przede wszystkim myśl drugiego, chyba największego taoistycznego filozofa Zhuangzi'ego, który stosuje taki, powiedziałabym, hiperholizm, to znaczy tam nawet podmiot, czyli ja,
czyli osoba, która bada zewnętrzny świat, nie jest od tego świata zewnętrznego całkowicie oddzielona. To się bardzo dobrze wyraża w tej anegdocie o motylu, kiedy to Zhuangzi śni, że jest motylem, potem motyl być może śni, że jest Zhuangzi i w końcu nie wiadomo już na końcu, kto jest kim. Nasza praca to jest cały czas zgłębianie, czytanie, zadawanie sobie pytań i próby przełożenia tej kultury na terminologię zachodnią, no bo nie ukrywajmy, że tłumaczymy na język polski albo na inne języki zachodnie. Pola semantyczne znaczeń są zupełnie różne, zatem to, co my robimy, to wykuwamy definicje po to, żeby zwykły, przeciętny czytelnik mógł to po prostu zrozumieć. Chiny są takim państwem, jednym z wiodących państw na świecie, prawda? Mówi się zaraz za Stanami Zjednoczonymi, na niektórych polach może równorzędnie, a może już są przed Stanami Zjednoczonymi. Czy ten dialog, powiedzmy, z tego świata zachodniego i chińskiego, on czasami jest bardzo trudny? Wynika z nieznajomości mimo wszystko siebie nawzajem, bo nie chcę powiedzieć, że braku szacunku. Jak pani to odbiera? Ja mam czasami takie wrażenie, już zajmuję się tymi Chinami kilka lat i mam wrażenie, że kultura zachodnia nie porozumie się nigdy z kulturą chińską, ale być może to jest takie chwilowe wrażenie. Ja mam wrażenie, że nasze, przede wszystkim osoby, które decydują o naszej polityce czy kierunkach naszej polityki, są tak dalece nieświadome tego, czym są Chiny. I często jest tak, że sinologowie czy specjaliści od kultury chińskiej nie są pytani o zdanie. I te dialogi to nie jest dialog Zachodu z Chinami, tylko to są raczej dwa monologi. To w drugą stronę tak samo działa, tak? Ja mam wrażenie, że Chiny również nie do końca rozumieją Zachód i myślę, że będzie to wymagało ogromnej pracy, żeby ten dialog został nawiązany i żeby był kontynuowany. Ja myślę, że tutaj o braku szacunku nie może być już mowy. Ja myślę, że ten brak szacunku pojawiał się raczej w czasach kolonialnych i wyrażał się poprzez przymuszanie Chin do handlu, potem poprzez wojny opiumowe, natomiast w tej chwili ta wola porozumienia jest. Ja myślę, że po prostu potrzeba więcej wiedzy na temat tej kultury. Tutaj te pola badawcze, o których pani mówiła wcześniej, one są praktycznie nieograniczone. Każdy znajdzie swoją niszę, którą będzie mógł się zajmować i w jakiś sposób opisywać i przyczyni się to do pełniejszego, moim zdaniem, obrazu Chin, bo ten obraz też w jakiś stopniu jest zniekształcany, prawda, poprzez różnego rodzaju stereotypy. Naszym zadaniem jest opisywanie prawdy o tym kraju. Ona jest czasami trudna, ta prawda. Dzieją się różne rzeczy w Chinach, ale Chiny są też krajem, cywilizacją o niezwykle ciekawej, długotrwałej i skomplikowanej kulturze i naszym zadaniem jest to mapować, przedstawiać i czynić zrozumiałym dla wszystkich. To jest cywilizacja, która trwa nieprzerwanie od mniej więcej 4000 lat, posługując się tym samym pismem. To pismo jest modyfikowane, oczywiście tą ostatnią modyfikacją była ta reforma, prawda? Uproszczenie znaków po to, żeby one były łatwiejsze do spisywania. Zresztą zdaje się, że te uproszczenia pojawiały się już wcześniej, bo pełne formy są dość skomplikowane i po to, żeby pisać szybko, trzeba było jakieś tam uproszczenia wprowadzać. No tym niemniej jest to ciągłość i mamy do czynienia z takim ogromem materiałów, że jeszcze można by dodać, że teraz Chińczycy uczą się liter łacińskich po to, żeby poznać transkrypcję znaków i wyrazów w języku chińskim. Także oni również wykonują dużą pracę, żeby tak jakby po trosze się uzachodnić, żeby i nam było łatwiej. Jakie pytanie może trochę podchwytliwe. Czego nauczyła pana nauka języka chińskiego? Że język chiński i język polski są zupełnie różne i podejmując naukę języka chińskiego, trzeba zapomnieć o tym, że znamy polski. Studenci bardzo często pytają mnie, a jak to po polsku powiedzieć, a jakim by był polski odpowiednik? A tak naprawdę są pewne części, nawet mówiąc o częściach mowy, to one nie są symetryczne względem siebie. To jest, mam wrażenie, coś, co zostało wymyślone po to, żeby ci ludzie zachodu jakkolwiek mogli się do tego zabrać, tak, językoznawcy. Natomiast jak mówi jeden z naszych nauczycieli, pan Yang, który jest Chińczykiem, w języku chińskim nie ma gramatyki, jest kontekst. Ja w ogóle stoję na stanowisku, że jeden sinolog niewiele może. Tutaj my mamy do czynienia z tak skomplikowaną materią, że
sinologowie powinni w miarę możliwości współpracować ze sobą, konsultować swój stan wiedzy i próbować wspólnie pracować nad tymi niezwykle skomplikowanymi tekstami, które stanowią podstawę kultury. Jeżeli ja mówię o na przykład Analektach Konfucjusza, czy też Lunyi, to jest tekst, który wywierał wpływ na Chiny od mniej więcej III wieku przed naszą erą, aż do czasów obecnych. Zatem mówimy o czymś na kształt Biblii, prawda? I interpretowanie tego, akurat ja Lunyi przetłumaczyłam samodzielnie wraz z moim profesorem, ale mam świadomość niedoskonałości takiej pracy i w tej chwili skłaniamy się ku temu, żeby ze sobą coraz ściślej współpracować. Społeczna odpowiedzialność nauki jest obszarem coraz bardziej podkreślanym zarówno przez społeczeństwo, jak też przez samych ludzi nauki. Stanowi podstawę dialogu nauki ze społeczeństwem i realizuje trzecią, ale niezwykle ważną misję uczelni. Jak zatem rozumiana jest społeczna odpowiedzialność nauki przez naukowców? Posłuchajmy. Na pewno naszym zadaniem jest tłumaczenie nie tylko języka chińskiego na język polski, ale też chińskiej kultury na kulturę polską, bądź też kulturę szerzej, kulturę zachodu. Bardzo często zdarza się tak, że znajomość języka chińskiego, dobra znajomość języka chińskiego nie wystarcza do poprawnych kontaktów z Chińczykami, ponieważ istnieją tak zwane różnice kulturowe. I my, jako sinologowie, którzy bardzo często pełnią rolę tłumaczy w różnych sytuacjach, musimy odpowiednio te różnice kulturowe przedstawiać i naświetlać. Zwykle tłumaczymy dla Polaków, więc mówi się, że na przykład Chińczycy inaczej operują czasem, Chińczycy bardzo często spóźniają się. Chińczykom nie można na przykład dać w prezencie zegarka, bo to się kojarzy z, prawda, z upływającym czasem. Także mamy tutaj niezwykłą ilość takich subtelnych zachowań, które my musimy właściwie odczytywać, po to, żeby strony chińskiej nie urazić na przykład. Uwaga! Przed Wami naprawdę ciekawa zagadka. Posłuchajcie. Czym różni się koncepcja twarzy konfucjańskiego kręgu kulturowego i koncepcja twarzy w kulturze zachodniej? Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków Wideoteki Naukowej. Wszystkie informacje o projekcie oraz odcinki znajdziecie na stronie Centrum Medialnego KUL. Serdecznie zapraszamy do oglądania.